Węgiel 14 to pierwiastek, który traci połowę swojej masy co każde 5730 lat. Masę próbki węgla 14 można przedstawić za pomocą funkcji m, która zależy od wieku próbki t w latach. Z naszego pomiaru wynika, że początkowa masa próbki węgla 14 wynosiła 741 gramów. Zapisz funkcję, która przedstawia masę próbki węgla 14 po upływie t lat od pierwszego pomiaru. No dobrze, więc jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. No a teraz my je tutaj rozwiążemy. Prawda? No węgiel C14 to jest taka promieniotwórcza odmiana węgla, to znaczy jego atomy samorzutnie się rozpadają. No i tu jest to zawarte w tym zdaniu, traci połowę swojej masy, to znaczy ten węgiel, te atomy się rozpadają na, i tam bodajże azot się tworzy, no i w ten sposób, że co każde 5730 lat, to po upływie tego okresu zostaje połowa tych atomów węgla C14, która była na początku, no i to jest popularna metoda datowania w archeologii różnych organicznych szczątków, właśnie za pomocą pomiaru ilości stosunku węgla C14 do całego węgla. Dobrze, może spróbujmy zrobić taką tabelkę, która nam powie, co tu się będzie działo. Czyli tak, tu będzie czas w latach, tu będzie ilość tego węgla, czyli to jest m, prawda? Masa węgla C14. No i co, powiedzmy na początku zmierzyliśmy, że było 741 gramów. Dobrze, teraz co się stało? No teraz upłynęło 5730 lat. Tak, czyli dosyć dużo czasu. No i co? I połowa została, no to połowa się rozpadła, to połowa została, czyli zostało 1/2 razy 741. No dobrze, teraz upłynęło następne 5740 lat, 30. Czyli co? To jest 2 razy 5730 lat. No i co? I znowuż po upływie tego okresu została połowa tego, co było na początku. Na początku była 1/2 i została połowa, czyli to jest 1/2 razy 1/2, czyli 741 razy 1/2 do kwadratu. Teraz jeżeli upłynie kolejne 5730 lat, no to ile będzie? No to, prawda, w kolejnym okresie znowuż połowa się rozpadnie, czyli będzie tyle, ile było na początku tego okresu, a było tyle, razy 1/2. Wobec tego 741 razy 1/2 do trzeciej. No i widzimy, że ilości tego węgla po upływie kolejnych tych okresów 5730 lat, no mają się do siebie, tak jak wyrazu, ciągu geometrycznego. Tworzą po prostu ciąg geometryczny o ilorazie 1/2. No dobrze, teraz jeżeli wyobrazimy sobie, że to jest proces ciągły, to jak to zależy od czasu? No trzeba po prostu wyrazić czas. Jakby jeżeli będziemy mierzyć czas, no jednostka czasu jest dosyć umowna, prawda? Dlaczego sekunda? Jeżeli będziemy mierzyć w jednostkach czasu 5730, no to będzie po prostu jedna, tyle, ile było na początku, razy 1/2, no do t. No, ale jeżeli zmienimy jednostkę, jeżeli naszą jednostką nie będzie 5730 lat, tylko jeden rok, no to musimy przeliczyć na nasze jednostki i napisać t przez 5730. Prawda? I teraz dla t równego 5730 i dla wielokrotności 5730, no mamy dokładnie ten wzór, no i ten, jakby rozszerzamy ten wzór dla, również na czasy inne niż wielokrotności 5730. No i to się mówi, że to jest wykładniczy zanik, prawda? To jest wzór wykładniczego zaniku, no dlatego, że to jest, prawda, pewna liczba do potęgi, czas jest w wykładniku, no a to jest liczba, dlatego, że jest coraz mniej, że to jest liczba mniejsza od jedynki, prawda, czyli to jest wykładniczy zanik, no i ten okres się nazywa często okresem połowicznego zaniku, prawda, często te pierwiastki promieniotwórcze charakteryzuje się czasem ich połowicznego zaniku, czyli właśnie okresem, po jakim pozostaje połowa pierwotnej liczby atomów. No dobrze, czyli to jest 700, sprawdźmy sobie tutaj,
741 razy 1/2 do potęgi będzie do potęgi t podzielone przez 5730.